Cześć, czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Mount and Blade Bannerlord 2. Ostatnio porzuciły mnie wszystkie kobiety, które porzucić mnie mogły. Jestem generalnie lekko zdegustowany ich postawą. Będę musiał znowu szukać żony jakiejś. Na pewno tym zajmiemy się teraz. Ja wiem, że jest wojna, ale no, trzeba się tym jakoś zająć, słuchajcie. Szukam tutaj, co tu może być dowożone jeszcze. Hardwood chyba najbardziej, więc wejdę jeszcze do tego miasta. Przejdę się tutaj, bo potrzebuję więcej kasy też. Oprócz tego, że oczywiście mam jakieś party, też będę chciał zaraz z zamków wyjąć garnizony, bo to jest bez sensu. Jeżeli nie mamy blisko tego zamku wojny, to utrzymywanie garnizonu, który kosztuje nas kilkaset euro, nie jest dobrym pomysłem. Chcę zająć się w tym odcinku troszkę ekonomią, a także chcę się zająć szukaniem żony. Może jakaś inna mi się trafi, kuzynka, która będzie mnie chciała. Podejrzewam, że muszę do tego troszkę czarn podszlifować. No ale zobaczymy. Na razie się przejdźmy. Poszukamy zaraz jakiegoś rodu, z którym mógłbym się jeszcze zjednoczyć. Pottery Shop jest. Pottery Shop trzeba iść. Wood Workshop. Hello, workerze. Yes. Brewery, wine, pottery. Hardwood. Tak, tutaj był hardwood, więc kupienie tutaj hardwooda będzie, myślę, dobrym pomysłem. Wyjdźmy z miasta, podejdźmy się do tawerny, bo też mogę mieć kilku kompanów jeszcze. Czy tutaj ktoś ciekawy jest w tawernie? Zobaczmy. Potrzebuję ludzi. Szkoda, że tej encyklopedii bym nie ogarnął. Kim ty jesteś? Dobrze strzelasz. To może być ciekawym kompanem, bo polujesz, bo się znasz na drewnie, może byśmy ci jakąś karawanę dali, byczku. Oddamy prisonersów, słuchajcie. Rekrutować nie mam kogo. Trade, czy mamy jakieś fanty do oclenia? Mamy teraz jakąś wojnę, ale jak wiecie, ja nie chcę teraz się bawić w wojny. Ja bym chciał teraz zająć się rzeczami, które są ważniejsze, czyli gospodarką i żoną. No w tym momencie żona jest, słuchajcie, ważniejsza. Konie, oczywiście konie zawsze, jako kuzaita. No to nasza miłość, konie. Nic nie mamy. Zobaczmy tylko tego typka, co on ma. Co on umie i co możemy mu dać, bo to jest ważne. Bow, riding, słaby riding, two-handed i bow. Atletyka, no atletyka nic nie poradzimy, ale masz dobry scouting. Czyli łuk, broń dwuręczna. Dobra, to już wiemy, co z tobą zrobić.
i już wiemy, co z tobą, byczku, zrobić. No dobra. To w takim razie musimy pojść do twierdzy i donate trupsów. Ja mam samych tych. No ale to karawan guarda. I teraz tak, musimy zrobić, słuchajcie, trade. Nie musimy ciebie, przyjacielu, jakoś uzbroić i dać ci konia. No ty jeszcze jeździć nie umiesz. Więc konia damy ci byle jakiego. Sprzętu nie mamy żadnego, co mnie martwi. Musiałem to ostatnio posprzedawać. No dobrze. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tylko trzeba się tobą zaopiekować. Nie kupimy ci jakichś mega drogich rzeczy, bo to też nie ma sensu. Potrzebujesz jakiegoś szala albo czegoś takiego. Budki jeszcze lepsze. I tutaj wszystko masz. Z bronią. No, będziemy się z bronią trochę powalczyć. Łuk. Myślę, że taki ci starczy. Więc damy ci tak. I poszukajmy jakiegoś młota, bo ty masz broń dwuręczną, to dla ciebie młot będzie będzie dobrą rzeczą. I mój drogi, nie weźmy na ciebie jakoś mega dużo. Mam nadzieję, że on to się szybko zwróci. Możemy jechać dalej. Ja mam właśnie kwestię tego garnizonu, bo ja tu mam garnizon, chyba, którego trzeba by się pozbyć. Nie mam wyjścia. Dziabniemy luteksów, no jak już podjechali nam. To możemy, chociaż to żarcie dostaliśmy. To się liczy. Jak to wygląda tutaj? Garnizon jest pusty. Idealnie. Manage castle. Wszystko się buduje. Construction. Irrigation. Militia. Wiecie co? Damy planowanie milicji. Jak już się utrzymujecie, to jest spoko. Co tutaj mamy? Cow. Cotton. Tu są konie, to podejdźmy, bo są koniki. Muszę do mojego gestoskazu pojechać i tam też, jako że nie mamy wojny, to niech nie ma tam chyba sensu trzymać. To moja wioska, trzeba o nią zadbać. I do gestoskazu też podjedziemy, bo jakie mam teraz włości? Już go nie pamiętam teraz. Mam epi. Gesos, Hatrion, Vladi. W tym Vladi wiesz, nie byłem ani razu. Assign Governor. Coś byś dała? Bo tak zastanawiam się, czy ten gubernator tam coś da. Cow. Fur. Jakie oni muszą mieć funkcje, żeby być... O, wy dziady, pomóżmy naszym. Oczywiście, że tak. Automatycznie. No, pomagam swoim villagersom. Aha, pewnie, że tak. Jak śmiałeś, ale wiesz co? Wypuszczę cię, czar mi wzrośnie.
Lieńców bierzemy. No i właśnie, to jest ten kłopot. Bo ja ich mogę wziąć i ich oddać. Na pewno luteksów nie potrzebujecie. Nikt ich nie potrzebuje. Czy ten zamek zarabia? Poczekajcie, bo jak Kresów na siebie zarabia, to w sumie nie muszę go. Nie, no, coś na całym zarabiam na siebie. Milicja mu rośnie. Loyalty mu rośnie. Nie będę mu tutaj nic zmieniał, bo to w sumie trochę nie ma sensu. Jak wszystko działa, jak wszystko się buduje, to niech się buduje. Bo jak to tutaj wygląda? Na czym ja tracę? Vladi w Kassel dużo. Main party, Verges, Tribute to Serai. Na czym dokładam? Party. Sorgar de Laki. One się nie utrzymują. Już ja mam za dużo tych partii. Ale w sumie to się przydają trzy armie. Może, żeby zajebać więcej, dałbym komuś karawanę. Czy ktoś z moich ludzi ma takie możliwości, żeby przyjąć karawanę? Jakiś scouting, trade, coś tam. Leadership, Sorgar de Laki. Nansun. Nansun ma chyba armię. Tak, sprawdźmy jeszcze raz. Nie, Nansun nie ma armii. Co dla mnie jest to obojętne? Może być pokój. Aż ucieka, no. No, powinno pójść na lajcie. Nie ma co w ogóle robić takiej bitewki. O, koniki, to rozumiem. Wróćmy tutaj, bo tu jest chyba nosny. Albo jestem ślepy. No, sami mi wchodzą pod topór. Dobra, zobaczymy. Znowu na automacie. Ja mam bardzo silną armię teraz, więc ciebie wypuszczę, byczku. Bo chciałbym, żeby mi charm wzrastał. Going to the keep. Nansun. Take, czego wziąć do siebie. Donate troops. Kogo mogę tutaj zrobić? Luteksów. A tobie, Byniu, damy karawanę zaraz, wiesz? Musimy pogadać i Nansunowi damy karawanę. Bo on ma umiejętności, żeby karawaną dowodzić. Ma trade, ma leadership. Mamy okres pokoju, trzeba z tego korzystać. Tak myślę.
Takie mam założenie. I teraz pójdziemy do tego Wladi w kasę, tam coś podziałać. Przeżyjemy. Nie mogę dać Nosuna. What? Czego nie mogę dać Nosuna do karawany? Pokażcie mi jeszcze raz charakter tych moich ludzi. Może jest ranny dla... Sogar Delaki. Ale Sogar Delaki, on chyba ma swoje ten. On chyba ma swoje party. Tak naprawdę nie ma nikogo innego, komu mógłbym dać. No nie mogę. No dobra. W takim układzie mi się wydaje, że ja nie mam teraz z nikim wojny. Sprawdźmy dyplomację. Nie mam w Northern Empire. Gdzie to Northern Empire się... Gdzieś tak są, że ich nie ma, nie? Zróbmy tak, pojedźmy do mojego zamku. Wladi w Castle. To jest zamek graniczny. Niech on sobie jedzie. A my poszukamy, słuchajcie. Klanu, z którym można byłoby się związać. Kegrici. Metsui Janna mnie odrzuciła, więc lipa. Z królem? Harif. Lavenia Kassel. Ale pokażcie mi twoje statystyki, koleżanko. No, pregnant, czyli tak średnio. Co to może z królem? Alginni jakaś się nazywa. Otwórz mi ją. Rodzina. Father, mother, brother, sister, brother, brother. Charm, trade, steward. Ty byłabyś dobra na jakiegoś gubernatora? Pojedźmy do Makebu. Ciekawe, czy ona mnie też odrzuci, nie? Jedziemy jako zdobywcy. Tutaj nikogo nie wrzucamy. No nie, no zaatakowali. Dlaczego nam zdobyli, no? Lucky, to twoje to szczęście takie słabe jest, powiedziałbym. Trzymajcie kciuki. Nie. To twierdzę. Dzień dobry. Algin, tak się chyba nazywasz. Co masz na głowie, kobieto? Ogarnij się. Dobra.
pogadaliśmy z nią i mówi, żebyśmy do niej zaszli od czasu do czasu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojedźmy teraz do Vladiv Castle. Trochę tam pozarządzać. W oczekiwaniu na jakąś wojnę. Bardzo mało zarabiam. To mi wioski jakieś plądrują. Luterysi, sykajdenci, jak nic, zobaczcie, tu jest bandytów. Chodźcie tu, ja was muszę sprzątnąć za jednym razem wszystkich. Zapłaćcie za swoje zbrodnie, ja was nawet zaatakuję sam. Bo wy tutaj śmiecie atakować moje włości. To jest jedyny zamek, który nie zarabia. Mam naprawdę dużo włości. Mam 3 zamki i mam miasto. To zobaczę, jak się w ogóle trzymają te moje fabryki różne, bo też tam chyba zbyt dużo mi zysku nie przynoszą. Muszę trochę tego zamku pobronić, bo on sobie źle radzi. Niestety, mówię to ze smutkiem. Ale takie są fakty, niestety. Jak to na garnizon? To garnizon jest spory. Manage castle. Dostałem dość masę kasy. Jedynie wam rośnie. Prosperity spada, dlatego że wam najeżdżają te wioski, tak? I to jest kłopot. Pomóżmy trochę. Co? Hideout spotted. Aha. Czyli muszę tą hideoutkę rozwalić. To by wyjaśniało tą dużą ilość bandytów wszędzie. No trzeba będzie zaatakować, słuchajcie. Z żalem to robię, bo ja nie umiem w takich podróżach walczyć. Ale widzicie, no trzeba sobie radzić. Kogo możemy dać? Ktoś będzie dobrze walczył. Nosun dobrze walczy. I Heavy Crusade Lancer. Mhm. Mamy trochę łuczników, trochę innych. Powinno się udać. Ja oczywiście będę strzelał z łuku.
Czemu oni nie strzelają? Face the enemy, okej. O, super. Zęża. O, dobrze, zabity. Tu wchodzimy, chodźcie tutaj na razie, potem tam wrócimy. Trzeba spokojnie, systematycznie ich rozwalać. A ten hideout powinien mi trochę tutaj dać możliwości walki. Pusto. Dobra. Czterech, jeszcze zostało sześciu. Czyli w sumie sporo. Ale ja mam zeza. O, dobrze. Trafiony. To jest druga jaskinia i zostało 9. Nie chcę ich puszczać, wiecie, na charge'u, bo puszczę jak mniej więcej jednego, dwóch, trzech ludzi, a nie teraz. Headshotik. Tu wejdźmy. Co za łobuz? Trafił mnie javelinkiem. Siedmiu. Na razie biorę wszystko na siebie, bo ja wiecie, nie walczę dueli, bo nie umiem grać w tą grę, ale może mi się uda, wiecie, zagrać tak normalnie. Myślałem, że to jest człowiek, gazolacje, gdzie mam okulary. Wolę przyjmować na siebie strzały, bo oni mają więcej życia niż tamci. Dobrze, zaraz ich puszczę, wiecie, na sprincie. Na atakowanie na charge, oni sami znajdą wrogów. Ale póki mogę, to chcę tego unikać. Ilu? Cztery. Chodźcie, byszki, zobaczymy tutaj słuchać ciekawego. Hmm.
Ho. Wszyscy? Wszyscy, dobra. I oczywiście, zgodnie z tradycją, nie walczę duelów z brygantami ani z luteksami. Najchętniej to w ogóle nie walczę. Aha, swojego trafiłem, świetnie. Do swojego. Yeah, jestem najlepszy. No ale wygraliśmy. Mam tylko powalenie, więc jest luzik. Jest luzik, słuchajcie. Bierzemy wszystkich. Wiem, że mam over limit, ale to nic. Wrócimy do zamku. I tego jednego typka oddamy tutaj do garnizonu. Już nie mam over limit. Patrz, co tu się dzieje. Ile tu jest leśnych ludzi. Po prostu skandal. Ja muszę powinienem teraz poświęcić nie wiem, 2 godziny, żeby pozabijać tych lutersów. Aha. To wszystko wyjaśnia. Czemu źle prosperują mi te włości? Chyba wszystko jasne, nie? Mamy 2 hideouty. W tym dziwnym rejmie co chwilę palą wioski. Aseraj? No dobra, no. Może być wojna za Sarajów, szczególnie, że nie mam tam żadnych włości na dole. Ale najpierw zróbmy to. Kogo damy? No, on jeszcze jest chory. Bo oni dobrze walczą. I idziemy. Wasze zdrowie. Follow me na razie, tak? Tu chodźcie, nie będziemy tam schodzić, bo tam są ludzie. Ilu tu jest? 15. Headshotik. Czemu oni nie strzelają? Trzymacie łuki. Czemu wy nie strzelacie? Ja tego nie kumam. Thank you.
co? Tak będzie szybciej pewnie, tak mnie ich wystrzelają, nie? Dużo ich jest. Nie wiem, czy to się uda. Strasznie dużo w środku tych dziabongów. Liczę na was. Udało się, ale szczęście. Ale mam dobrych ludzi. Kurde, ci lancerzy, ten heavy black, to są naprawdę kozaczki. Kozaczki to są. Jeszcze mogę wziąć. Coś ciekawego? To fajny ten, czekajcie. No, co ma taki słowo, daj mu ten. Spoko rzeczy nawet mieliście. Teraz wyglądać nonsum jak kawał byka. A, nie widziałem tych rzeczy. No dobra, jestem upośledzony. Polećmy do Trial. Sprzedamy rzeczy. O nie, no to trzeba jeszcze go zgonić. 20 luteksów. Kogo mi zabiliście? Heavy Lancera. No, to są te skutki uboczne automisji, no ale na to nic nie poradzę. Patrzcie, zabiłem tylu, rozwaliłem kryjówkę, a tu jest nadal masa tych dziabongów. No muszę tutaj trochę jeszcze, że tak powiem, posprzątać. Wiecie, tak mało milicji. Że to samo się nie zrobi po prostu. Trzeba ich tutaj porozwalać, bo te wioski są ciągle palone przez tych. Nie mam wojny, a oni nie prosperują. Bo te dziabongi ich tutaj i rozwalają. Jak 12 jeszcze dziabniemy. Szkoda, że nie mogę na przykład tym moim wasalom na przykład kazać patrolować. Nie ma takiej funkcjonalności jeszcze. A w takim czasie pokoju to było wskazane. Kazać tym moim ludziom, którzy mają swoje pakty, tak, żeby w tych miejscach patrolowali teren. To tak nie działa niestety. Mamy wojnę za Serai. Podjedźmy do Trial sprzedać. Już olejmy tych sześciu. Tutaj się atak karawana. Nie będziemy atakowali karawana, chociaż mógłbym. Nie wiem, czy tego garnizonu się nie pozbyć. Ale dobra, słuchajcie, najpierw tak. Najpierw trzeba sprzedać tych, potem trzeba sprzedać towar. I kupić towar. Kupmy rybek, nasiona mamy, butter,
byście potem nie mówili, że głodujecie. Dobra. Jeszcze na tym zarobimy. Jako, że idzie wojna. Więc tak naprawdę może być ciężko, jeżeli chodzi o przychód. Zobaczmy, czy tutaj jest produkowane. U mnie. Futro, krowy, owce, krowy, owce, owce. Grain. Wiecie co? Spróbujmy tutaj browar postawić. Miała być ekonomia, miało być małżeństwo. Trochę pojechaliśmy. Dwie kryjówki z bandytów zdobyliśmy. Pokonaliśmy Maslow Texas, zdobyliśmy influence. Może ta nasza hipotetycznie przyszła żona teraz na nas spojrzy przychylniej. Zobaczymy. Dokupmy jeszcze właśnie tutaj browar. Woolery, velvet. Wood workshop, chyba najbliżej jest. Do niego podejdziemy, zamienimy go na browar. Takie góry, faktycznie takie troszkę wikingowe miasteczko. Laziomek. Brewery. Kupiliśmy dwa sklepy. Mam nadzieję, że nam pozwoli zgrabać więcej. No i będę musiał też zastanowić się nad tymi moimi, które mam teraz, bo one mam odnoszę wrażenie, że one tak kiepsko prosperują. Hogs Archer. Kuzite Warrior Lancera, bo ich tutaj podchodziłem. Zobaczmy jeszcze tą rzecz. Oder. Te są nowe. Oddoch. Autongard, Brewer, Brewer. Najpierw pojedźmy tutaj. Oton i Autongard jest tutaj. Jedźmy do Makeb, pogadać naszą wybranką. Oby się udało. Trzymajcie kciuczki. Dzień dobry, koleżanko szklanko. Chciałbym cię najpierw rozmiękczyć jakoś, czy mogę? Och. Super. Charm, mercy, leadership. I feel lucky, time, quiet, memory. Dobra. Jest sukces. They say you have traveled. Yes, that might be correct. Between your homes, where we was married, you must.
Curiosity. Jest! Może się uda? Widziałem wielkie dobro, wielkie zło. I see. Some people say I will go far, so perhaps I will realize a position of power. What to do? Och, oczywiście, że peace and justice. I see. Dobrze, dobrze, nie jest tak źle, nie odrzuciła nas. Powiedziała, że możemy sobie jeszcze kiedyś porozmawiać. Mamy wiele wspólnego. Recruit troops. Mogę sobie wziąć jednego. No i co? I co nam zostało? Gdzie miałem te włości swoje? Ochtongard, oddoch. Tutaj podjedźmy. Co tutaj się produkuje? Hardwood, sheep, konie, krowy, klej. To może dajmy Smithy tutaj. Jak tu jest hardwood? I pojedźmy do oddech jeszcze. Myślę, że wypadałoby zakończyć ten odcinek z hukiem. Aha, że oni moich ludzi musieli pojmać. Na to by wyglądało. Czyli ten Sorgard Delac jeszcze nie wrócił. W takim układzie musimy stworzyć party z Nonsunem. Damy ci, słuchaj, Horsemenów ze dwóch, żeby dać Orfy nie zabili. Wojna idzie. I Partis, jeszcze jedną. Z Sorgardem. My tutaj dziabniemy tylko ludzi. I lecimy na wojnę. Jakąś, słuchajcie, jedną bitwę walniemy. Bitwę, oblężenie, zobaczymy, co będzie możliwe. Tak, żeby coś się działo. Żeby jakoś z przytupem zakończyć ten odcinek. No, Sunek sobie, wiecie, armię robi. To miałem zobaczyć, co tu się tworzy. Klej.
stepo wygonię owce. Iron. To powiedzmy. Jakby wychodziło na to, że najbardziej się opłaca robić te stepowe, ten klej tam jest, więc nie kumam do końca zachowania tych moich ludzi. Ja tam robiłem chyba pottery, to nie działało. Tak, ja wiem. Chodźmy do twierdzy. Donate troops. Jeszcze dwóch. Nawet jednego. Okej. Teraz musimy oddać. I musimy jeszcze pohandlować. Idzie wojna, więc trzeba korzystać. Oleju nie chcemy, bo jak wiecie, olej brzydko pachnie. To o tym idzie, moi ludzie potem mają minus do samopoczucia. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Ach, miałem to zobaczyć, klej. Czy może do Makebu idziesz? Czy chyba, że ten idzie? Gorzej, że właśnie nie wiem, jak to działa, do czego on idzie. Bo ta wioseczka tutaj... No nie, no... Od Dog Brewery, dajmy ten... Pottery Shop. Dobra, zobaczymy. Jedźmy pobuzować troszkę. Ekspienie moich ludzi zawsze. Szczególnie, że mam trochę nomadów. Obiecałem wam jakąś fajną bitwę, tutaj się nic na to nie zapowiada. Zapowiada się na młócenie lutersów na auto. Ile tu jest ludzi? Nie ma tak dużo wcale ludzi, 300. Byłbym w stanie to zrobić. Co wy na to? Byśmy mieli teraz 250, 300, 360, 480. Powinno wystarczyć.
Nie będę oczywiście niszczył murów, bo ten zamek trzeba potem, to miasto trzeba potem utrzymać. Będę miał ilu jeszcze ludzi? 100, 170, 280, 300, 400, 500 ludzi powinno starczyć. Chociaż może dobierzemy kogoś jeszcze. Dobierzemy kogoś jeszcze, słuchajcie. Jest tylko 23. Nie będę strzelał, bo jak wiecie, chcę zdobyć to miasto, a nie... Jak jego zwalę, to potem będzie ciężej. Kiedy tu lak śmigasz? Patrzcie, ile się tu ludzi zbiera. Atakujemy ich, słuchajcie. To było takie zakończenie z hukiem, co? Zaatakujemy ich, słuchajcie, ale... Ale potem, nie wiem, czy zdążyłem, czy nie. Tam duża armia się na mnie zbierała. Ale jakby się okazało, że zdążyłem, to super. Jak nie, to też dobrze, będziemy walczyli. Nie wiem, czy zdążyłem kliknąć. Miał być krótki odcinek, miał być szybki odcinek, a już jest prawie 11 u mnie. Ale kończymy zaraz. Tak, to jest ostatnie, co robimy. O! Nie będzie lekko. Jeszcze wyżej? Ach, ciężki kąt do strzelania. Przejdźmy dalej. Można jakąś bardziej oczywistą pozycję. Za nisko. Prawie. No nie mogę z tym strzelaniem. Wiem, że to boli, ale z drugiej strony, słuchajcie,
Jak strzelają we mnie, strzelają w moich ludzi, nie? Więc ma to swoje plusy. A ja mam spoko zbroję. Jakoś mnie to tak nie boli. Dobrze. To jest słaby kontakt do strzelania. Trzeba łoić. Tylko to mi zostało. Trzeba wybrać ich bić do tego zamku i ich zmiażdżyć. Ja jeszcze mam posiłki oczywiście. Szczepionkę. Teraz mnie zabiją. O, dobra. Kilku zabiłem, no. Dobrze, bardziej zielony jest. Aczkolwiek straty będą. Patrz, ta pierwsza armia, która weszła, to została zmiażdżona przez nich. To są ludzie w polu, zabici. Ale się udało. Udało się. Na szczęście, dzięki posiłkom. Teraz musimy wszyscy wejść do tego zamku i go trochę pooblegać. I zobaczymy, co się stanie. Patrzcie, wszyscy popadali. Kogoś mogę przyjąć? Nie. Ale miasto zdobyte. Czy uda mi się teraz tutaj uciec? A jestem w zamku. Świetnie. I co teraz? Decision. Declaring war to Strugia. Boże. No musiał mojego zamku bronić na północy, musiał tam pojechać. A Seraj po prostu... Jeszcze Gesos Castle i Epi jest słabo chroniony. Boże kochany. Co oni zrobią? Stop waiting, leave i spróbujmy to dojechać.
Czy cofnąłem się, bo mam mało życia i nie było w walce, wojny wystąpić, nie? A tych zwoimy. Ja nie będę raczej walczył za bardzo, to myślę ludzi, bo ja jestem na takim, na 20% życia, więc byle strzały mnie zabije. Ale wiecie, jak to wygląda. I kurde, najgorsze jest to, że muszę jechać na północ. Muszę bronić Ebi i muszę bronić mojego zamku. Prawda, zamek mój to... George! To nie potrzebuje ochrony za bardzo, ale... Znaczy Ebi potrzebuje, bo zamku, o zamek, jak go stracę, to nic się nie stanie złego. Patrzcie, jak my, jak my tu jedziemy. Bójcie się mojej jazdy. Boże, jaka ta armia jest po prostu kuzaicka. Jest OP. Na przykład jakieś oblężenia to jest słabe, ale... Tam są jeszcze wrogowie. I swojego. No, świetnie. Świetnie, panie Markowie. Przykro mi, chłopaki, naprawdę mi przykro. Taką stworzyliście armię i co z tego? I co z tego? Jak tutaj jest Markowy. Teraz tu jakiś lot, z którym się bijemy. We wodzie. Już go nie ma, tam teraz jest. Pięknie. Patrzcie, jedna strata. A tutaj, no kurde, ale ładną armię zgromadził koleś. To może gór jest? Unik nawet nie wiem. Ale bitwa była dobra. Mam nadzieję, że wam to wynagrodziło. Nie, ja będę moim jeńcem. Kogo mogę przyjąć? W sumie nikogo fajnego. Mam za dużo jeńców, ale tam się nie przejmuję. Bo ja zaraz się właśnie jeńców pozbędę.
to głosujemy na ciebie. Tak, żeby nam trochę wzrosło. Ja teraz tak, wszystkich ransomuję. Robimy jeszcze tak. To nikogo nie mogę awansować. Natomiast mam świadomość, że tak naprawdę ja się muszę zająć leadership. Mam dużo weteranów. Tak naprawdę, słuchajcie, ja muszę śmigać na górę. I epi moje rotae. I epi, nie wiem gdzie tu jechać, kurde, najpierw. Pojedźmy. Pojedźmy tutaj. Bo ja muszę te wioski rozwalić. Ale tam jedziemy, ale nie muszę tam jechać ze wszystkimi. Wszystkich, którzy nie są moi. Na razie wyrzucam Sparty. I wiecie co robię? Jadę. Ja, tylko mi nie dawajcie, ja tego nie chcę. Obojętne mi, kto zostanie. Ale żeby ktoś tu został. Jadę na górę, bo słuchajcie, musimy zająć się tymi ważnymi rzeczami. Oczywiście przy okazji będziemy tutaj do miast śmigali. Kupowali konie. Żeby mógł rekrutować i awansować moich ludzi. Pojedźmy też do Oniry. I będziemy jechali na górę, bo muszę tamte zamki od strugańców. Będę musiał te zamki od strugi zdobywać. Północ. Żeby móc rozwijać się i żeby zatrzymać ciepłości. No chyba inne alternatywy, słuchajcie, ja nie mam. Sprzedam wam jeszcze, słuchajcie, rzeczy, których nie potrzebuję. No bo nie, to nie. Chciałem wam dać coś ładnego, to tutaj wszystko macie. Czajklan, może powiedzieć naszej żonie, wiecie co, to już... Raczej w kolejnym odcinku. Nie ma teraz, co myślę... Strzegżowania tych 30, to pogonimy, nie? Tych 30 jeszcze pogonimy na koniec. Tylko kupiłem koni wojennych, więc to poszło. Armię zbieram, mimo że nie mam jeszcze jej najlepszej. Tu już powinni być chyba nasi ludzie, prawda? Nie, jeszcze nie. Ale musimy jechać na nasze ziemię, żeby móc rekrutować naszych ludzi i żeby tą naszą armię zrobić jeszcze lepszą.
Lutersów, nie ma tego sensu. Prezentów mam, ja ich potem oddam. Ja ich potem po prostu bezczelnie oddam. A muszę jechać, słuchajcie, na swoje ziemię. Muszę po to, żeby właśnie drugie na spokojnie ogarnąć. Ale dobrze, na tym byśmy kończyli. O, przykład, kupmy. Na tym byśmy kończyli, kochani. Pięknie wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej.